Cześć, z tej strony ja, Anna Sarwa, trenerka zdrowia. Moi drodzy, dzisiaj przychodzę do Was z recenzją Legal Box, czyli legalnego boksu ze słodkościami ketogenicznymi i nie tylko, z firmy Legal Cakes. I myślę, że jest to temat dobry pod kątem zbliżających się świąt, prezentów dla innych, ale także dla siebie. Oraz porozmawiamy sobie też króciutko odnośnie właśnie ładowania węglowodanów na keto, bo jeżeli śledzicie moje ketowtorki i tematy takie bardziej niskowęglowodanowe moje, to wiecie, że ja uważam, że warto, jeżeli oczywiście możemy ładować te węglowodany i mieć elastyczność metaboliczną i po prostu proporcje makroskładników sobie dopasowywać do naszego samopoczucia, redukcji, treningu itd., itd. Firmę Legal Cakes znam bardzo dobrze z Warszawy, ponieważ uwielbiałam tam chodzić do kawiarni na kawę kuloodporną i pyszne ciacho. Z tego co pamiętam, to było Bounty. Miałam tam nawet konsultacje z moimi podopiecznymi, także bardzo miłe wspomnienia, więc mega się ucieszyłam, jak po prostu dostałam od Mikołaja, czyli od Legal Cakes, takie właśnie pudełko ze słodkościami. I jeżeli Wy mielibyście ochotę tych słodkości popróbować, bo myślę, że warto sobie za pierwszym razem zamówić właśnie taki cały boks, żeby mieć przegląd wszystkiego. Ja Wam powiem o moich smakach, ale oczywiście to jest kwestia indywidualna. Moim dzieciom smakowało najbardziej trochę co innego niż mi smakowało najbardziej, więc jakby tutaj warto spróbować. Za około 100 zł, bo jest też rabat, możecie sobie taki boks zamówić, a jeszcze z kodem rabatowym Joanna10 macie dodatkowe 10%. Także otwieramy. Batony są pięknie zapakowane. Tutaj mamy opis całej marki, jest to polska marka, więc to też jest fajne, ludzie z pasją to naprawdę stworzyli. No i moi drodzy, najbardziej keto propozycja to jest zdecydowanie koko. On ma, tak naprawdę on nie ma węglowodanów netto i ten baton również bardzo mi smakował. On jest z wiórkami kokosowymi, z odżywką białkową, czekoladą, miazga kakaowa minimum 70% i tutaj słodzikiem jest erytrol. Więc jak najbardziej to nam nie podniesie poziomu cukru bez węgli, także taka przekąska na keto jest zupełnie dozwolona. W tych słodyczach też one są legalne, dlatego że są zdrowe, bo nie znajdziecie tutaj żadnego cukru, nie znajdziecie tutaj pszenicy, nie znajdziecie tutaj glutenu, nie znajdziecie tutaj laktozy, więc to jest jak najbardziej ok, nie tylko na keto. Kolejna ketogeniczna dość propozycja, czyli w takim batonie 90 gramów netto mamy poniżej 10 gramów węglowodanów, to będzie baton L'Oreal i on mi nawet jeszcze bardziej chyba smakował niż koko, bo ten L'Oreal dodatkowo jest taki chrupiący, taki crispy bym powiedziała, ma taki fajny smak i też jest na kokosie, więc ja u mnie króluje kokos, chociaż powiem Wam, że po prostu przepadłam, jak spróbowałam batonu Pacman. I to jest akurat baton, który ma tych węglowodanów najwięcej, bo chyba jakieś 30 gramów, no bo on jest po prostu w dużej mierze na bakaliach, żurawina, daktyle, więc dlatego tych węglowodanów jest dużo, ale jak chcecie ładować węglowodany, to naprawdę polecam Pacmana, jest mega. Batonem, który ma też dość mało węgli, jest na przykład Sneaky. Sneaky jest co prawda na białej fasoli, ale tych węglowodanów też jest poniżej 10 gramów na porcję. Oczywiście mówimy o węglowodanach netto minus błonnik i minus te substancje słodzące, głównie tutaj erytrytol jest używany. Sneaky nie smakował mi aż tak bardzo jak te kokosowe propozycje, no ale mówię, to kwestia jest indywidualna. Bardzo fajne jest też ciacho, oj, też było bardzo dobre, ono jest na mące migdałowej z nasionami chia i też nie ma dużo węglowodanów, więc to też nawet jeżeli ich nie ładujemy, czy jesteśmy nawet na ketoadaptacji, ale brakuje nam jakichś dobrych słodkości, to myślę, że warto, bo moi drodzy, te batony wychodzą około 8 zł za baton. To nie jest wcale dużo jak za dobrej jakości baton z takim składem, a one są naprawdę smaczne, bo ja już próbowałam kilka keto batonów, które mi nie smakowały, a nawet szukałam inspiracji i zamówiłam kiedyś ze Stanów różne słodkości i po pierwsze one były tak słodkie, te keto produkty, że ja ich nie mogłam jeść,
bo były za słodkie, no naprawdę, mega, po prostu sam cukier, znaczy nie cukier, ale zamienniki cukru. A druga rzecz, no to jak jesz batona za 20 czy 30 zł, to trochę boli, a tutaj naprawdę mamy tą cenę dość dobrą. I teraz jeszcze przejdźmy sobie do ładowania, bo jeżeli jesteś cały czas na makroketoadaptacyjnym, czyli poniżej 20 gramów, powiedzmy, węglowodanów netto, to ja wcale nie uważam, że to jest coś dobrego, bo ketoza ma nam pomóc uzyskać elastyczność metaboliczną, że my możemy korzystać z ciał ketonowych jako paliwa, ale także z węglowodanów. I tutaj na przykład, jeżeli chcemy po prostu raz na tydzień, raz na dwa tygodnie pod kątem na przykład hormonów, szczególnie kobiety, robić takie ładowanie, no to czemu nie takim batonem, jeszcze czerpiąc z tego przyjemność? Nawet na przykład tutaj mamy na przykład Misia Yogi, który też jest bardzo fajny, na daktylach 43%, więc tutaj wiadomo, że tych węglowodanów będzie więcej. Natomiast nie dostarczamy sobie właśnie glutenu, nie dostarczamy sobie cukru, także tutaj też osoby, które mają jakieś problemy, czy na przykład są alergikami, nie powinny się tych batonów bać, oczywiście, no chyba, że macie na przykład alergię na daktyle, bo to jest indywidualna sprawa. Ale takie batony moje dzieciaki na przykład mi też wcinały, no ja sama całego tego boksu nie zjadłam oczywiście, chociaż pewnie jakbym się tak spięła w tydzień, to by poszło, więc i dla dzieci, i oczywiście dla tych osób, które na keto nie są, to też polecam. No i moi drodzy, tutaj jeszcze mamy czekolady i to jest w ogóle moje odkrycie. Mamy Whiteberry. Nie wiem, czy wiecie, ale ja uwielbiam białą czekoladę i nawet w ostatnim e-booku właśnie świątecznym z przepisami to taka moja keto czekolada się pojawiła. Ta jest biała z liofilizowanymi malinami i o dziwo w jednej porcji, czyli w tych 75 gramach, a oczywiście no staramy się nie zjeść całej tabliczki czekolady naraz, mamy cukrów 7,1 gramów, więc wciąż niedużo. Jest też czekolada mleczna z ciasteczkami orzechowymi, orzechowo-jaglanymi, 5,6 gramów cukru, ale chyba mój kolejny faworyt, nie, w sumie wszystkie są pyszne, to jest czekolada deserowa z czarną porzeczką liofilizowaną, czyli ma taki fajny, taki wiecie, posmak, no taki cierpki, taki, o, kwaśny, tego słowa mi brakowało. I słuchajcie, ona ma tylko cukrów 2,4 gramy, więc tą czekoladę ogólnie ja chowam pod ladę i na pewno moja rodzinka się z nią nie zapozna, tylko ja po kosteczce sobie będę po treningu wcinać, ale to nawet nie trzeba po treningu, natomiast na pewno takie ładowanie okołotreningowe jest spoko. Legal Cakes ma też lizaki i możecie sobie je w tym boksie właśnie wypróbować. Ja nie wiem dlaczego, ale dzieci po prostu jak coś się nazywa lizak albo lud, to po prostu zawsze jest smaczne i oczywiście ja tylko zdążyłam, wiecie, polizać raz. Tu jest jakaś multivitamina i jest też baton lizak. Jest też lizak Be Cool. Jedyny, który w sumie nie, jakoś mnie nie przekonał, to jest taki różowy, kolorek ma ładny, z kofeiną. Więc ten jakoś miał taki dziwny posmak dla mnie i to by było w sumie jedyne, na co bym już drugi raz pewnie ochoty za bardzo nie miała. Natomiast ogólnie bardzo Wam polecam. No i mówię, to ja myślę, że jest dobry moment, żeby sobie po prostu wypróbować to wszystko, mieć swoich faworytów. Batony przechowujemy w lodówce z racji tego, no, że one są po prostu robione bez żadnych substancji konserwujących, dodatków i tak dalej. Ale naprawdę myślę, że warto sobie taki boks zafundować albo komuś z rodziny. Ja szczerze polecam Legal Cakes i te legalne słodkości, bo naprawdę nie tylko na keto warto spróbować. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!